Świt wciąż czeka na historyczne pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Dotychczasowy bilans to 4 remisy i 4 porażki. Drużynie Mirosława Copiaka ciężko się będzie wydostać ze strefy spadkowej. W Nowym Dworze szukano wartościowych wzmocnień i znaleziono Jerzego Podbrożnego. Popularny Gumiś 122. bramkę w Ekstraklasie strzelił na inaugurację świtową. Legia gra nierówno. Po świetnych meczach, takich jak z Wisłą czy Amiką, mówi się, że to początek wielkiej Legii. W następnych kolejkach zespół Dariusza Kubickiego głosy te szybko ucisza. Przed tygodniem w Płocku doznał pierwszej w tym sezonie porażki. Legia na wyjeździe wygrała tylko raz. Z Polonią przy Łazienkowskim. Stadion Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. 10. kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy i za chwilę mecz, który tę kolejkę zakończy. Świt, Lukullus, Nowy Dwór Mazowiecki kontra Legia Warszawa. Witam ją Państwa serdecznie. Czesław Michniewicz. I Jacek Laskowski. Zapraszamy na to spotkanie, które, jak powiedziałem, kolejkę 10. zakończy. Spotkanie, którego gospodarzem jest Świt, a Legia, tak jak w meczu z Polonią w obecnych rozgrywkach, gra u siebie. Ale na wyjeździe. Popatrzmy na zestaw par 10. kolejki, na wyniki meczów, które już zostały rozegrane w piątek i w sobotę. Polonia zremisowała z prowadzonym przez Czesława Michniewicza Lechem 1-1. Zadowoleni w Poznaniu z punktu? Myślę, że kibice liczyli na 3 punkty. Ja studziłem emocje, uważałem, że Polonia to dobry zespół. Graliśmy przeciwko zespołowi, który po raz pierwszy wystąpił na własnym stadionie. Do tego doszła inauguracja świateł, wspaniała oprawa. Ja jestem zadowolony z tego zdobytego punktu. Dużo remisów, wygrały tylko drużyny Łęcznej i Odry Wodzisław. Jak wygląda tabela? Amika liderem, lepszą różnicą bramek wyprzedza Górnika z Łęcznej. Wisła jest na miejscu trzecim, Legia na 4. I tu widać, jak ważny jest to mecz dla stołecznego zespołu. W razie zwycięstwa jest szansa złapać kontakt punktowy z tą czołową trójką. Dalej Grotnin, Dospel, Odra po 15 punktów. I dolna część tabeli, Wisła, Poznań, Górnik, Widzew, Lech tuż nad strefą barażową, w której są Polkowice. I w strefie spadkowej Polonia, Lukullus, Świt, te drużyny jeszcze w tym sezonie nie odniosły zwycięstwa. Za kilkanaście minut początek meczu Świtu z Legią. Pora na pierwszy wywiad. A moim rozmówcą jest trener Legii Warszawa, pan Dariusz Kubicki. Panie Darku, sytuacja wydaje się prosta. Legia jest zdecydowanym faworytem, rywal z dolnej części tabeli, ale jest duża presja ciąży na stołecznym zespole. Jest szansa, żeby nadrobić stracone punkty do rywali z czołówki. No i przede wszystkim Legia nie może tego meczu przegrać, nawet zremisować, bo każdy inny wynik niż zwycięstwo przyjęty będzie jako wpadka, poważna wpadka. Ja się pocieszam tym, że moi zawodnicy grają pod ogromną presją co 3 dni. Także myślę, że z tą presją nie jest, są przyzwyczajeni do tej presji. Ponadto nie ma łatwych spotkań w lidze. Przestrzegam przed tym mój zespół. Jestem przekonany, że to są profesjonaliści i doceniają klasę rywala, aczkolwiek wierzą również we własne umiejętności. Nie miał pan absolutnie żadnych problemów z mobilizacją? Nie, widać było, że zawodnicy pałają chcią wyjścia do gry. Mogłem skorzystać dzisiaj ze wszystkich zawodników. Nikt nie jest kontuzjowany, także miałem spory wybór i mam nadzieję, że dobrą jedenastkę desygnowałem do gry. No wiemy, że wystąpi zespół w najsilniejszym składzie, ale z tych zawodników, którzy wrócili po urazach, czy wszyscy są w pełni formy, w 100% dyspozycji? Tak, oczywiście od kilku dni, a w zasadzie prawie cały mikrocykl treningowy przeszli ci zawodnicy i nie było widać żadnych problemów zdrowotnych, nie odezwały się żadne kontuzje, także myślę, że wszyscy zawodnicy są w pełni siły. Jaki przewiduje pan przebieg wydarzeń? Prawdopodobnie Świt będzie się bronił, przede wszystkim bronił. Jaka taktyka Legii w takim wypadku? Ja myślę, że Świt będzie tutaj dosyć głęboko cofnięty, aczkolwiek będzie liczył na wyprowadzenie szybkich kont. My musimy zagrać bardzo konsekwentnie z zachowaniem arytmii prowadzenia akcji ofensywnych. Mi się wydaje, że przewagę powinniśmy zdobyć tutaj w bocznych rejonach i tutaj najłatwiej będzie nam się dostać pod bramkę przeciwnika. Czy ma dla pana jakiekolwiek znaczenie, że w drużynie Świtu zagra Jerzy Podbrożny? Jest to na pewno bardzo doświadczony zawodnik i na pewno wzmocni ten zespół. Proszę powiedzieć, czy Legia poprawi bilans spotkań wyjazdowych?
No ja mam nadzieję, taki dziwny wyjazdowy mecz dzisiaj, liczymy na zwycięstwo, a zobaczymy za chwilę, jak mecz będzie się układał. Ale przydałyby się zwycięstwa poza łazienkowską. Postaramy się. Dziękuję bardzo. Tyle Dariusz Kubicki, Jerzy Podbrożny w świcie, a kiedyś w Legii, takie oto w klubowym budynku Legii znaleźliśmy zdjęcie popularnego Gumisia. Chyba 45 bramek strzelił w pierwszej lidze dla Legii z tych swoich 122. Czasie, ty znasz doskonale tego piłkarza. Znam Jurka, to jest przesympatyczny zawodnik, wspaniały człowiek i ja myślę, że drużyna Świtu z pewnością zacznie lepiej grać. Jest to bardzo doświadczony zawodnik, który pozytywnie wpływa na młodszych kolegów. Szkoda tylko, że przed meczem z Lechem doszedł do składu Świtu. Paulina Bojarska rozmawia teraz z asystentem trenera Świtu, Dariuszem Janowskim. Dariusz Janowski, niejako oddelegowany przez Mirosława Czopiaka do wywiadu. Ma ten wywiad przed meczem z panem przynieść szczęście Świtowi Nowy Dwór, prawda? Miejmy nadzieję, chciałbym. Podobno macie jakąś tajną broń na drużynę Legii, czy to prawda? To znaczy, o tej tajnej broni prawdopodobnie wszyscy wiedzą. Jest to osoba Jurka Podbrożnego, który zasilił niedawno nasz zespół. Oby to się okazała taka wróżba, no, dla nas pomyślna. Czyli Jurek Podbrożny od pierwszej minuty. Czy to nie trochę dziwne? Wy sporo mówicie, sporo się o tym pisze, że Świt bardzo dużo trenuje taktyki. Jurek Podbrożny trenuje z wami od niedawna. Nie baliście się go już wystawić od pierwszej minuty w tym meczu? Nie ma obaw, dlatego że Jurek jest tak doświadczonym zawodnikiem, że tę naszą taktykę rozumie. Poza tym, no, nie ma w tym aż czegoś takiego niesamowitego, czego by po prostu nie można było szybciutko chwycić i odpowiednio się do niej dostosować na boisku. W sumie sześciu legionistów w waszym zespole, czterech wypożyczonych, Sergiusz Wieskowski i Jerzy Podbrożny występowali tutaj w przeszłości. Który z legionistów będą dzisiaj grać w podstawowym składzie Świtu? Mariusz Zganiacz, Sergiusz Wiechowski, no Jurek Podbrożny oczywiście, który tutaj święcił chyba największe triumfy w swojej karierze. A w odwodach zostaje jeszcze Łukasz Mierzejewski. Może warto byłoby właśnie jeszcze Łukasza Mierzejewskiego wystawić i innych legionistów? Bo to byłby może dobry sposób na Legię, by ci zawodnicy na pewno bardzo chcą się pokazać, by w przyszłości też grać w Legii po całym składzie. No na pewno. Trzeba tych chłopców zrozumieć, że jest to dla nich mecz, gdzie chcieliby się bardzo pokazać. Natomiast no, tak się złożyło, że wszyscy naraz w podstawowym składzie wyjść nie mogą. Natomiast jeśli będzie ku temu potrzeba i możliwość, na pewno Łukasz też znajdzie się na boisku. Mieliście sporą przerwę, 3 tygodnie nie graliście, wasz mecz z Polonią był przełożony. Co w tym czasie robił Świt Nowy Dwór? Generalnie ta przerwa troszkę nam się wydłużyła, ponieważ mecz z Polonią jest przełożony na 16 listopada. W związku z tym mieliśmy troszkę dłuższy okres taki, powiedzmy, treningowy. No w tym okresie staraliśmy się przygotować zespół do tych ostatnich meczów. Zostało ich nam 5, łącznie z dzisiejszym, więc jest to troszeczkę jeszcze grania. Oczywiście doskonaliliśmy pewne elementy i taktyczne, i techniczne, także zgrywaliśmy zespół. No, jednak ten zespół jeszcze musi, że tak powiem, zgrywać się, jednak zdobywać doświadczenie przede wszystkim. Zazwyczaj tak to jest, że Legii lepiej gra się z zespołami z górnej części tabeli, troszkę gorzej z tymi z niższej części tabeli. Czy liczycie na to? My przede wszystkim liczymy na własne siły. To, co wytrenowaliśmy, to, co gramy, to, co nasi zawodnicy potrafią. Można by tak powiedzieć, że ostatnie wyniki w lidze są niektóre takie dosyć zaskakujące. Ale no, to jest takie troszeczkę piękny urok tej dyscypliny, że ta dyscyplina jest w pewnym sensie troszkę nieprzewidywalną. No jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Myślę, że no ja jestem dobrej myśli, optymistą jestem. Dziękuję bardzo. Tyle Dariusz Janowski. Legia po raz drugi w tym sezonie, jak już mówiliśmy, gra na własnym stadionie w roli gości. I ten pierwszy mecz zakończyła zwycięsko, pokonując derby Polonia, ale legioniści rozbierają się tej swojej szatni. Tutaj nie ma tych sztucznych, zamiast żeby akurat na ten dzień zajmować szatnie zespołu przyjezdnego.
Dariusz Janowski mówił o tym, że 3 tygodnie przerwy i Świt praktycznie przez te 3 tygodnie przygotowywał się właśnie do meczu z Legią. Mirosław Copiak to jest trener, który stawia na taktykę, treningom taktycznym poświęca dużo czasu. Czy Czesiu czuje się na siłach, żeby dziś naszym widzom tę taktykę jakby na przykładzie boiskowym już wytłumaczyć i jakie efekty Świt przez to osiąga? Ja nie chciałbym się tutaj ujawniać zbytnio, bo my za 3 dni gramy właśnie ze Świtem Nowy Dwór, ale co mogę powiedzieć, z pewnością jest to gra oparta na grze w strefie i Świt często stosuje taką niespotykaną taktykę 5-5, praktycznie bez napastników, pozornie to się wydaje, że bez napastników, ale bardzo ofensywnie grają boczni pomocnicy i tutaj przy ustawieniu Legii 3-5-2 to może mieć kluczowe znaczenie. Jeśli Legii nie uda się zdobyć bramki w pierwszych minutach, to szanse Świtu na zdobycie korzystnego wyniku tutaj naprawdę będą wzrastały. Popatrzmy na składy, w jakich rozpoczną ten mecz oba zespoły. Zaczynamy od gości, czyli od Legii. W bramce Artur Borys. Z 6 Tomasz Jarzębowski, z 5 Jacek Zieliński i z 2 Dixon Czoto. Tak zestawi linię obrony Dariusz Kubicki. W pomocy 11 Tomasz Kiełbowicz, 18 Jacek Magiera, 22 Tomasz Sokołowski pierwszy, 14 Aleksander Wukowicz i 8 Łukasz Surma. W ataku z 10 Marek Saganowski, z 9 Stanko Świtlica. Legia 3-5-2 zaczęła 4-4-2, wrócili do ustawienia 3-5-2. Sam jestem ciekaw, czy Jarzębowski, Czoto będą starali się dać ofensywnie po swoich sektorach wspólnie Czoto z Sokołowskim, Kiełbowicz z Jarzębowskim, czy bardziej będzie pomagał boczny pomocników, jeden ze środkowych pomocników. To będzie miało kluczowe znaczenie dla dzisiejszego spotkania, jak również to, czy Legii uda się szybko zdobyć bramkę i zmusić Świt do gry bardziej ofensywnej. I popatrzmy na skład gospodarzy, czyli Świtu. W bramce Arkadiusz Malasz, 17 Czech Martin Bystroń, 21 Mariusz Unierzyski, 13 Litwin Dariusz Żutautas, 18 Piotr Karwan. Pomoc 14 Artur Wyczałkowski, 10 Mariusz Zganiacz, 3 Sergiusz Wiechowski i 6 Michał Szeremet. W ataku Jerzy Podbrożny z numerem 9 i z 22 Nigeryjczyk Benson Anich, Mirosław Czopiak, czeski trener Lukulusa. Ustawienie Świtu charakterystyczne dla tego zespołu. Jestem ciekaw, w jakiej dyspozycji będzie Jurek Podbrożny, bo to będzie na pewno kluczowy zawodnik w tej grze. Myślę, że on nie będzie wystawiony jako napastnik. Będzie częściej operował w środkowej strefie, a tym najbardziej wysuniętym zawodnikiem będzie Benson. Kogo zabraknie w dzisiejszym meczu? Zabraknie tylko leczącego kontuzję piłkarza Lukulusu Świtu Grzegorza Kaliciaka. Już za chwilę na antenie Kanal Plus mecz Świt-Legia. Ponownie jesteśmy na stadionie Legii w Warszawie. Kibice już czekają na wyjście obu zespołów. Przed chwilą speaker wzbudził sporą owację, mówiąc, że na trybunie otwartej jest para młoda. To już też się stało tradycją, że ktoś, kto jest kibicem, to u nas pojawia się ze świeżo poślubioną małżonką. A może i odwrotnie bywa, może pani kibicująca swoim zespołowi z mężem pojawiają się na meczu swojego ukochanego zespołu. I tak dzisiaj też taką parę na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej gościmy. Krzysztof Zdunek, sędzia z Łodzi, wyprowadza oba zespoły na boisko. Biało-czarne stroje Legia, zielono-czarne Świt Lukullus, Nowy Dwór Mazowiecki. Świt jeszcze tym sezonie meczu nie wygrał, ale 4 zremisował i to między innymi zremisował w Katowicach, zremisował w Wodzisławiu. Tak, zespoły, które jeszcze nie wygrały mecze, to jest taka cykająca bomba, w każdej chwili może wystrzelić i każdy przeciwnik się bardzo obawia, żeby to nie było akurat w danym meczu, kiedy przyjdzie grać z tym zespołem. Krzysztof Zdunek jest sędzią pierwszym, pomagać mi będą Konrad Sapela i Radosław Siejka, sędzią technicznym będzie Grzegorz Gromek, a obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej Marian Rapa. Legia 16 punktów przed tą kolejką. W razie zwycięstwa zespół Dariusza Kubickiego przybliży się do tej czołowej trójki. No i chyba nastąpi taki pierwszy poważniejszy podział w Ekstraklasie, jeśli chodzi o górne rejony. Tak, pomimo tej kolejki, że było większość meczów zakończyła się remisami, w najważniejszym meczu Odra pokonała Wisłę i ta tabela się spłaszcza. No na pewno dystans tych zespołów z końcowej strefy jest znaczny. Sergiusz Wiechowski, Łukasz Surma, kapitanami obu zespołów. No, pogoda coraz mniej przyjazna dla kibiców przede wszystkim, ale mimo to pojawiło się dzisiaj, myślę, około 7000 sympatyków futbolu, aby obejrzeć ten mecz. Na pewno kibice Legii liczą na łatwe, efektowne zwycięstwo
no, po to się przychodzi na mecze, w których jeden zespół jest faworytem. Lukullus ma na ławce Kopanieckiego, Malinowskiego, Orlińskiego, Bilskiego, Mierzewskiego, Gołębiewskiego i Kalu. A z kolei u Dariusza Kubickiego na ławce są Krzyształowicz, Szala, Jóźwiak, Sokołowski drugi, Garcia, Dudek i Wróblewski. No, niektórzy piłkarze Legii wyglądają tak, jakby wyszli wprost z ringu po walce z Dariuszem Michalczewskim. Rozbite łuki brwiowe Jacka Zielińskiego i Aleksandra Wukowicza. Dzisiejsza piłka momentami przypomina boks i to zwłaszcza przy walce w stałych pamiętach gry, a rzutów rożnych, rzutów wolnych nie brakuje, dlatego częsty kontakt z przeciwnikiem. Zaczną gospodarze, no co ja mówię, to już tak, gospodarze, oczywiście, Jerzy Podbrożny i Benson na nich, na środku boiska, 10. kolejka, jej ostatni mecz, Świt Legia. Sokołowski. Długa piłka do przodu. Saganowski, zgranie do Świtlicy. Pokazał się Wukowicz. Sprytnie tutaj zauważył Wukowicz. Na prawej stronie. Sokołowskiego. Pierwsza akcja w tym meczu w wykonaniu Legii. Pierwsza akcja pokazuje nam sposób, w jaki Legia będzie chciała zdobyć bramkę, czyli przytrzymanie piłki w środkowej strefie, zagranie do wchodzących bocznych pomocników Sokołowskiego, Kiełbowicza. Walecznie w tej pierwszej minucie meczu Stankowski-Pica. Długa piłka Jarzębowskiego w stronę Kiełbowicza. Asekurował piłkę Piotr Karwan. Interwencja Malarza, bramkarza, który już w paru meczach tego sezonu zebrał bardzo, bardzo wysokie noty. I myślę, że bardzo lubiana przez bramkarzy początek pierwszych minut meczu, ponieważ miał już dwie udane interwencje, a grają praktycznie dwie minuty dopiero. Także to dodaje otuchy bramkarzowi. Czoto z autu. Niezbyt udana, walczy rzut auta z Legia, Wukowicz na lewej stronie, zszedł bliżej środka Kiełbowicz, czytelne zagranie Wukowicza przechwycone przez Podbrożnego. Podbrożny do Wiechowskiego, pokazuje się z prawej strony Szeremet, dobry powrót Wukowicza. Jeszcze Świt, Szeremet i Dixon Czoto. Bardzo ładna, składna akcja, zapoczątkowana przez Jurka Podróżnego. Zauważył dobrze wychodzącego Szeremeta. Szeremet przytomnie zagrał na jeden kontakt i mieliśmy groźną sytuację. Już wznowiona gra, przytem z autu przez Karwana, zganiacz Karwan w pole karne. Sokołowski, bardzo ryzykownie, był tam blisko Benson. Myślę, że w początkowej fazie Tomek Sokołowski chciał zgrać klatką piersiową do bramkarza, ale jednak za słabo wyszło. Za słabo, tak. Ale opanował. Czoto. Dobre podanie do środka. Wukowicz. Świtlica. Nie ma spalonego. Wychodzi Malarz. Pusta bramka. I 1-0. W trzeciej minucie meczu Legia obejmuje prowadzenie. Marek Saganowski odblokował się, bo tu już coraz bardziej narzekano na to, że coraz ciężej trafia mu się do bramki. A tutaj należy pochwalić dwójkę napastników Legii, że pomimo doskonałej sytuacji Świtlica wyszedł, prawda, sam na sam. Saganowski nie stanął, nie czekał. Nie, tu Saganowski, tu Wukowicz. I jeszcze raz. I raz Saganowski. Chodzi o to, że było dwóch zawodników w sytuacji, gdzie był zawodnik jeden na jeden z bramkarzem, mimo wszystko był asekurowany. Ale widzimy, że Malarz w tym starciu doznał kontuzji, także możemy mieć za moment zmianę bramkarza. Rezerwowym bramkarzem Świtu jest Rafał Kopaniecki. Jeszcze raz powtórka bramki Marka Saganowskiego, który zdobywa swojego trzeciego gola. Wcześniej strzelał bramki Lechowi i Jamice. Tutaj wymarzony początek dla piłkarzy Legii. W tej chwili Świt siłą rzeczy będzie musiał zacząć grać jeszcze ofensywniej.
bo początek wyglądał na to, że Świt nie przyjechał się tylko bronić. Myślę, że zamierzeniem Świtu było właśnie zaskoczyć Legię, grając pressingiem wyżej. Tak to wygląda, przynajmniej z naszego stanowiska. Mocno utyka Arkadiusz Malarz. Robią wszystko lekarz, masażysta, aby ukoić ból, aby bramkarz Świtu mógł kontynuować grę. I tak chyba będzie. Stara się rozbiegać te kontuzje. Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję. Świtnica, tym razem nie w roli snajpera, ale asystenta. Ten strzał Saganowskiego jeszcze odważnym wyjściem z bramki obronił Malarz, ale potem już zabrakło właściwej asekuracji. Jeden do zera dla Legii. Co teraz pokaże Świt? Taktyka mocnej obrony strefowej miała sens przy remisie. Zobaczymy, czy zamierzeniem Świtu będzie przegrać jak najniżej, czy pokazać dobrą grę, stworzyć widowisko i dążyć do strzelenia bramki. Bystroń, pokazuje się z przodu Wyczałkowski, piłka w stronę Bensona. Benson po ziemi, ale bardzo słabo i niecelnie. Ale tutaj należy pochwalić Bensona. Przyjął piłkę w momencie, gdy miał zawodnika Legionistę na plecach. Bardzo ładnie przyjął, szybko oddał strzał. No, ta kontuzja Malarza cały czas nie daje mu spokoju. Cały czas jeszcze bramkarz Świtu liczy na to, że to przejdzie i że będzie mógł grać Jarzębowski. Bramkarze to twarda rasa, można powiedzieć. Wczoraj Waldek Piątek również grał z kontuzją od 30 minuty, silnie skurczona piszczel. Myślę, że Malarz również wytrwa do końca. Długa piłka do Saganowskiego. Saganowski w pojedynku z rzutautasem. Unierzyski, Saganowski. Nie udało się odzyskać piłki. Wyczałkowski wyprowadza kontrę Świtu z przodu. Benson w środku zgania ci podbrożny, ale akurat między nich zagrana piłka. Jarzębowski. Karwan, błąd. Przejął piłkę Surma prawą stroną. Tam wychodzą legioniści. Sygnalizowane zagranie Surmy. Sporo chaosu. Wydawało się, że przejmie piłkę Legia. Z autu Karwan. Zganiacz. Bardzo mu zależało na tym występie od pierwszej minuty. Trochę się zmartwił przyjściem Jerzego Podbrożnego, bo to oznacza większą konkurencję akurat na środek pomocy, gdzie Zganiacz grałby najchętniej i to od pierwszej minuty właśnie. Ale dziś, jak się okazuje, można znaleźć miejsce na boisku dla nich obu. Świtlica. Świtlica zobaczył, że Malarz jest wysunięty przed bramkę. No, biorąc jeszcze pod uwagę kłopoty bramkarza z Nowego Dworu, na pewno trudniej mu się cofać, poruszać. Zdecydowanie tak, ale tutaj należy zwrócić uwagę na to, że Świt bardzo łatwo stracił tą piłkę. Legioniści wymienili dwa podania i Świtica próbował już oddać strzał, który mógł zakończyć się bramką. Bystroń do przodu, tu przy Anichu, Bensonie Anichu jest Zieliński. Walczył Szeremet. Sokołowski do Świetlicy, sygnalizacja asystenta sędziego, Stanko Świetlica na spalone. To jeszcze raz próba przelobowania Arkadiusza Malarza. Świetlica prezentuje ostatnio świetną dyspozycję, 8 bramek we wszystkich ostatnich meczach ligowych i Pucharu Polski. Nie trafił tylko w pierwszym meczu koroną w Kielcach, w ćwierćfinale Pucharu Polski. Benson. Podbrożny. Na środku był na pozycji spalonej Wyczałkowski. Miałem wrażenie, że może tę akcję można było kontynuować lewą stroną. Tutaj ładna kombinacyjna akcja, zagranie z pierwszej piłki za plecy obrońcą. Takie akcje mogą przynieść efekt. No nie, okazuje się, że obaj piłkarze Świtu byli na spalonym. Jarzębowski, wychodzi do niego Podbrożny, Czoto,
przesunął się Świt trochę bardziej w lewą stronę. Legia z powrotem na swoje lewo. Bukowicz, Kiełbowicz, Bukowicz. Utrzymuje się przy piłce Bukowicz. Sprytnie Saganowski, ale zatrzymany Magiera. Wychodzi z atakiem Świt. Zaczął tę akcję Martin Bystroń. Benson. Starają się uniknąć spalonego gracza Świtu, ale nie zdołali się przemieścić za linię obrony Legii. Zganiacz. Prostopadła piłka do Wyczałkowskiego i Dixon Czota. Czopiak na Państwa ekranach, a w ataku jego podopieczni. Zganiacz z autu. Okazał się Wiechowski, zganiacz. Przejął piłkę Sokołowski, Surma. Szansa na wyjście z atakiem pokazywał Saganowski, aby tam do niego zagrywał Świtlica. Piłka jednak tak zawieszona. Tak, Saganowski pokazywał dokładnie, żeby zagrał mu przed obrońców i wtedy wykorzystałby swoją naturalną szybkość i popędziłby z piłką sytuację 1 na 1 z bramkarzem. Ta piłka zbyt długo leciała i zagrała troszeczkę w złym kierunku. Jarzębowski. Zieliński do Czoto. Wysunięty tylko Benson. Pozostali piłkarze Świtu na własnej połowie czekają na atak Legii. Jarzębowski za linię obrony do Saganowskiego. Saganowski w polu karnym dojrzał Bukowicza, ale jeszcze nadbiegał Łukasz Surma. Strzelił prosto w malarza. Prosto w malarza, ale malarz nie próbował łapać tej piłki. Chyba wiedział, jaka jest siła lotu tej piłki. Chyba słusznie postąpił. Dobry początek akcji. Gorzej było z tym odegraniem Saganowskiego do Kiełbowicza. Jeszcze Surma. Wukowicz ucieka prawą stroną. Sokołowski za nisko. Aleksander Wukowicz. Czoto. Przyjaźnikowski niedaleko Szeremet. Stąd obrońca Legii. Zdecydował się odegrać aż do Boruca. Zieliński. Bardzo ruchliwie z przodu zachowują się i Świtlica, i Saganowski. I teraz są blisko siebie, ale gdy jest szansa na to, aby zagrać niedługą piłkę, natychmiast zmieniają pozycję, pokazują się. Teraz środkiem próbowała się przedrzeć Legia. To ustawienie napastników blisko siebie wynika z tego, że Legia dąży do tego, żeby akcję rozgrywać w bocznych sektorach boiska. I dlatego Sokołowski i Kiełbowicz mają zdecydowanie więcej miejsca. Na razie nie jest to przez Legię właściwie wykorzystane. A to wynika głównie z niedokładności rozegrania niedokładności w tych bocznych sektorach. I z braku gry ofensywnej ze strony Czoto i Jarzębowskiego. Nie widzieliśmy jeszcze ani razu zawodników bocznych obrońców Legii na połowie zespołu z Nowego Dworu. Zdał to Kiełbowicz. Odegrany Saganowski szybko się pokazał. Kiełbowicz nie ma spalonego. Saganowski. Przy nim rzut autas i rzut rożny dla Legii. Jeszcze raz podanie Jarzębowskiego i poprzednia akcja Legionistów. Zakończona strzałem Surmy. Obrona malarza, a za chwilę znów będzie gorąco pod jego bramką. Tomasz Sokołowski szykuje się do wybicia rzutu rożnego. 14 minuta. Sokołowski, malarz, niezbyt pewnie, Świtlica. Łapie piłkę malarz. Dużo szczęścia w tej akcji. Malarzowi chyba spodobała się ta pierwsza interwencja, kiedy bardzo ładnie obronił strzał Surmy, piąstkując. Tutaj myślę, że nie była to taka trudna piłka, mógł spróbować łapać. Miał trochę szczęścia, piłka uderzona po ziemi. Bardzo blisko nóg Arkadiusza Malarza, cofającego się do bramki. Wciąż 1-0 prowadzi Legia.
Zganiacz zaczyna akcję świtu. Bystroń. Faulowany Benson. Zganiacz do Wiechowskiego. Lewą stroną świt. Nieporozumienie. Legia. Wukowicz. Dobrze pokazał się Surma, faulowany i to może być żółta kartka. Tak, sięga po żółtą kartkę Krzysztof Zdunek, a Jerzy Podbrożny w ten oto sposób niejako po raz pierwszy wpisuje się w historię swoich występów tak w Zawodzie Mazowieckim. Zastanawiam się, Jurek ma 122 bramki zdobyte, ciekaw jestem, ile żółtych kartek zdobył przez tą bogatą karierę. Myślę, że gdzieś statystycy to policzyli. Dobrze, że nie ma takiego klubu, ale no, Jerzy Podbrożny kiedyś miał w sumie wiele innych zadań na boisku i wtedy tych kartek na pewno nie. Jurek nie należy nie do zawodników, którzy często faulują i dostają żółte kartki. Zawsze Podbrożny przez Zielińskiego. Doskonale się znają. Szeremet. Zganiacz. Zganiacz, Podbrożny. No nieporozumienie. Spodziewał się Podbrożny, że Szeremet zrobi ruch do przodu. Z kolei prawy pomocnik świtu cały czas uważał na linię obrony Legii. I nie wyczuł intencji. Myślę, że troszeczkę czasu potrzeba. Jurek bardzo dużo właśnie w ten sposób próbuje rozgrywać piłkę. Gra piłki prostopadłe między obrońcami. Tak też grał w Amice, tak też grał w innych klubach, w których występował. I dzięki temu zespoły te zdobywały dużo bramek. Pojedynek Zganiacza i Bukowicza. Długa piłka do Szeremeta. Wybija na aut Surma. Wybija Kiełbowicz. Z autu Szeremet. Karwan. Zganiacz, Zganiacz. Dobre zagranie Zganiacza. I nie ma bramki. No, to była bardzo dobra okazja stworzona przez świt. Uderzał Karwan. Ale myślę, że gdyby padła bramka, to byłby spalony, bo zdecydowanie Benson był za linią obrońców. Popatrzmy. No, tu trzeba było przede wszystkim dograć lepiej piłkę. Moment strzału. O tak, tego mogliśmy się spodziewać. Dwóch zawodników, jeden po prawej stronie boiska. No jest ostrzeżenie ze strony świtu. Zobaczymy, jak dalej sobie będą radzić podopieczni Mirosława Czopiaka. Taka akcja może im dodać trochę skrzydeł. Oczywiście. Proszę bardzo, wywalczyli teraz rzut rożny. Od kilku minut widzimy coraz odważniejszą grę zespołu z Nowego Dworu i myślę, że Legia nie powinna w ten sposób grać, bo to tylko zachęca, tak jak powiedziałeś, zespół Lukulusa do tego, żeby grać ofensywnie, a to się może skończyć utratą bramki przez Legię. Duży Podbrożny. Krótkie rozegranie z Szeremetem. Podbrożny. Widać było, że decyduje się na strzał. Nieczysto uderzona piłka. Oglądaliśmy we wstępie do meczu 122 bramkę w pierwszej lidze Jerzego Podbrożnego. To był rzut karny w pierwszej kolejce. Strzelony świtowi właśnie. No i można powiedzieć, że Paulo Di Canio strzela tak jak Podbrożny, bo też w ten sposób wykonywał dziś 11 grad Charltona. Jest kilku zawodników jeszcze w Europie. Kiedyś pamiętam, że był chyba jeden. Panenka się nazywa. Teraz tych panenek jest więcej. Powstrzymany Szeremet. Z autu Karwa. Zganiacz. Szeremet. Stara się cały czas nękać tutaj w tę stronę Legii. Dużo pracuje, pokazuje się, wychodzi do tych piłek. To jest jego starcie z Jarzem Bobskim. Szeremet bardzo widoczny, z kolei boczny obrońca ze świtu mniej widoczny w akcjach. Skupił się na pilnowaniu Kiełbowicza i chyba taką rolę powierzył mu trener Czopiak. Dobrze u Nierzyski. Surma do Jarzębowskiego. Do Zielińskiego wychodzi Zganiacz. Spokojnie, Jacek Zieliński, Surma, Magiera, Czoto, Sokołowski ruszył prawą stroną, Bukowicz, Sokołowski przedzierał się do środka,
rzut wolny dla Legii. Dośrodkowanie w pole karne, nie sięgnął piłki. Bystroń nie opanował jej. Świtlica, Jarzębowski. Ustawia się szeroko Kiełbowicz, teraz zrobił ruch do przodu. Jarzębowski ruszył sam. No i nieporozumienie z Tomaszem Kiełbowiczem. Niewielkie szanse na powodzenie. W taki sposób rozgrywana akcja. Jarzębowski podbiegł z piłką do Kiełbowicza. Zmniejszyła się ta odległość. Nawet gdyby zagrał do Kiełbowicza, to również Kiełbowiczowi byłoby cokolwiek trudno zrobić z tą piłką. Arkadiusz Malarz chyba tą kontuzję trochę rozbiegał, bo widzimy, że porusza się lepiej jeszcze przy obronie tego lobu. Świtlice miał wyraźne problemy z cofnięciem się do bramki. Ja myślę, że o takim meczu na Łazienkowskiej każdy marzy, nie tylko bramkarz, Malarz i wszyscy piłkarze marzą, żeby zagrać tutaj właśnie przy takiej atmosferze. I nawet Malarz to bez przerwy gra na Łazienkowskiej, bo tutaj świetnie jest gospodarzem. No tak, ale chodzi mi o to, że no, taka oprawa to każdego mobilizuje, nawet drobny uraz nie zniechęci do tego, żeby grał dalej. Paulowany Kiełbowicz. Wukowicz. Skakał Saganowski. Surma, przy nim blisko był Podbrożny, Sokołowski. Znów próba zagrania za linię obrony, ale był dobrze ustawiony Unierzyski. Dał tu Bystroń. Odzyskała piłkę Legia, ale ponownie Bystroń. Czoto. Zobaczył Benson, że ma jakieś drobne kłopoty z opanowaniem piłki. Dixon Czoto od razu to wykorzystał. Bystroń. Spokojnie Zieliński. Ruszył Podbrożny, aby choć postraszyć Jarzębowskiego. Bardzo dobrze odzyskali piłkę na połowie Legii. Coraz częściej odzyskują tą piłkę w okolicach 30-40 metra. Szeremet. Jeszcze nie koniec. Benson świetnie broni. Artur Boruc. To jest druga szansa dla Świtu. Druga szansa. Jeszcze lepsza niż poprzednia. Dla Legii. Bardzo ładna akcja zagrana poprzez dośrodkowanie. I tutaj Benson bardzo dobrze się złożył do tego strzału. Trafił w dobrze ustawionego głupca. Boruca, przepraszam. Głupiec to był wczoraj. Jeszcze w pamięci jest ten, tak, tak. Ten mecz. Wukowicz. Kiełbowicz. Dariusz Żutautas. Czyste wejście Litwina, który nie ma żadnych powiązań rodzinnych z Raimondasem Żutautasem, bardziej znanym piłkarzem litewskim o tym nazwisku, który gra w Panathinaikosie Aten. Jest 23 minuta, 1-0 prowadzi Legia, ale ostatnich parę minut należy do Świtu. Świt przesunął linię obrony na połowę Legii. Legioniści grają trójką w obronie. Gra Zieliński, Czoto i Jarzębowski. I gdy nie pokażą się boczni pomocnicy bądź jeden ze środkowych, Surma, czy Magiera, czy Wukowicz, to mają problemy z rozgrywaniem. Teraz błąd Żutautasa. Źle zagrywał Wukowicz. Musi uważać Malarz. Nie popełnia błędu bramkarz Świtu. Jarzębowski, Kiełbowicz, przy nim blisko Karma. Karwan do Kiełbowicz do Saganowskiego. Jarzębowski. Sporo niedokładnych piłek zagrywa Tomasz Jarzębowski już, kiedy włącza się do akcji. O właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy. Bokserskie kontuzje Wukowicza. Zielińskiego. Żarty to może nie są wskazane, bo konieczne było w obu przypadkach szycie tych łuków brwiowych. Nawet uraz Jacka Zielińskiego tak na gorąco w tym towarzyskim meczu z Irakiem wyglądał bardzo niebezpiecznie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, coraz więcej takich tego typu urazów jest na polskich boiskach. W Anglii to jest codzienność. Pamiętamy wszyscy takiego zawodnika Colin Henry, który nie miał połowę zębów z górnej części uzębienia i większość obrońców w Anglii nie ma wszystkich zębów. Ustawia piłkę Jerzy Podbrożny. Stały fragment gry w okolicy pola karnego Legii. Sześciu piłkarzy Świtu w polu karnym. Podbrożny potrafi dokładnie zagrać, ale teraz zagrywa za nisko.
Czy będzie rzut rożny? Nie, piłka nie opuszcza boiska. Wybija Kiełbowicz. Będzie aut dla gospodarzy dzisiejszego spotkania. Już wznowił grę Wiechowski. Podbrożny, Wiechowski. Wyczałkowski ruszył do bramki, jakby chciał przewidzieć to, że Sokołowski odegra do Boruca. No to była zbyt trudna piłka, by próbować zagrywać do bramkarza. Karwan. Z Wiechowskim, Karwan. Opanował piłki Wyczałkowski z Witlica. Sokołowski, cross do Saganowskiego, za mocno. Ale bardzo dobra myśl Sokołowskiego, gdyby ta piłka była zagrana poza obręb pola karnego, myślę, że byłaby sytuacja 1-1 w bramkarzu. Uciekła piłka poza boisko Szeremetowi. Niedużo brakowało, aby zdołał dość efektownie obrać Kiełbowicza. Myślę, że tutaj zgodzi się ze mną, że Szeremet jest chyba najbardziej widocznym zawodnikiem w zespole gospodarza dzisiejszego meczu. Zieliński do Czota. Długa piłka w stronę Saganowskiego. Rzut autas blokował napastnika Legii. Ułatwiał zadanie malarzowi. Zacięta walka. Walczył tu Jacek Magiera. Wydawało się, że utrzyma się przy piłce zganiacz. Zieliński atakowany przez Bensona. Dobre podanie wzdłuż linii. Dość spokojne teraz tempo meczu. Wcale go Legia nie podkręca. Wcale jakoś nie decyduje się na huraganowe, ciągłe ataki na bramkę Świtu. Myślę, że Legia tutaj czeka też na rozegranie kontry, bo Legia lubuje się w tego typu rozegraniach. Świt coraz bardziej atakuje Legię, coraz wyżej i stwarza dzięki temu dużą przestrzeń, na której można bardzo dobrze rozegrać kontratak. Karwan. Czekał Krzysztof Zdunek na to, kto przejmie piłkę, gdy tylko zagrał ją Jarzębowski. Gwiznął, cofając akcję do miejsca, w którym faulowany był Karwan, ale już jesteśmy na wysokości pola karnego. Szeremet, zganiacz, odskoczyła mu piłka, Szeremet, pole karne, ale dość często przy tym dość rzetelnym rozegraniu akcji prawą stroną, gdy piłka centrowana jest pole karne, tam jest sam Wyczałkowski, który schodzi z lewej strony boiska. Wyczałkowski, ewentualnie Benson, właśnie zbyt mała ilość zawodników z Świtu ułatwia zadanie legionistom. Dobrze u Nierzyski. Zganiacz. Wyczałkowski pokazał temu się za plecami Bystroń. Wyczałkowski na prawą stronę. Rzut autas. Dobre podanie na lewą stronę. Szansa i znów Boruc miał okazję do wyrównania. Sergiusz Wiechowski. Bardzo ładna akcja. Kolejna akcja rozgrywana w ten sposób. Myślę, że tutaj zespół Świtu powiela pomysły na grę zespołu Łozienkowskiej. Grają za plecy obrońcom. Tutaj troszkę chyba złe ustawienie obrońców Legii. No i moglibyśmy oglądać bramkę. Jakoś dziwnie sobie układał piłkę do strzału Wiechowski chyba. Długo. Chyba nie tak chciał w ogóle uderzać. Rzut rożny. Krótkie rozegranie przez podbrożnego. Zganiacz. Jeszcze raz Wiechowski. I jeszcze jeden rzut rożny. Ale to już trzecia dobra akcja zespołu z Nowego Dworu. Jakby przestali grać piłkarze z Legii, jeśli nie zaczną atakować zespołu z Nowego Dworu wyżej, to znaczy w okolicach środka boiska, to za chwilę będziemy chyba oglądać bramkę. Jeszcze raz podbrożny w tej poprzedniej akcji. Świetne zagranie rzutu autasa. Nie tylko dynamicznie zaczął tę akcję w środku boiska, ale też dokładnie
na kilkadziesiąt metrów podał. Bezpośrednio zagrywa Podbrożny, wybija Czoto. Zganiacz. Legioniści wychodzą, by złapać na spalonego. Nie było takiej potrzeby. Wukowicz przetrzymał trochę piłkę w środku. Jest Świtlica. Sokołowski próbował przerzucić na lewą stronę. Trochę za krótko zagrał. Strata Zganiacza. Szybko odzyskał jednak piłkę. Niedokładne odegranie. Sokołowski. Wukowicz. Nieudane, prostopadłe zagranie do Saganowskiego. W odpowiedzi Benson, Anich i zdążył Czoto. Dwie dobre akcje oglądaliśmy przez moment, praktycznie w tym samym czasie. Legioniści pierwszą akcję, gdyby Wukowicz dojrzał lepiej ustawionego Kiełbowicza, Kiełbowicz wyszedłby jeden na jeden z bramkarzem. No a teraz faul rzut Autasa, to mogła być trzecia z rzędu groźna akcja w tym okresie gry. 30 minuta upłynęła w tym spotkaniu. Rzut Autas, za to powstrzymanie Saganowskiego, ukarany przez Krzysztofa Snunka. Jarzębowski. No, Karwan odpuścił tej Kiełbowicza, który miał po raz pierwszy chyba więcej miejsca. Dobrze podłączył się do tej akcji Jarzębowski, ale nie opanował piłki. Karwan odpuścił Kiełbowicza, spodziewając się zagrania, dośrodkowania w pole karne. Stąd Kiełbowicz ma troszeczkę więcej swobody. Kiełbowicz. Ciasno tam było, mimo wszystko Wukowicz starał się skierować piłkę do Kiełbowicza. Jeszcze Legia, Surma czekał na Jarzębowskiego. Kiełbowicz sprytnym balansem chciał zmylić rywali. Nie potrafił Świt wyjść z piłką. Kilka sekund temu potrafił teraz. Zganiacz. Dobrze, zszedł do środka Benson, zrobił miejsce Szeremetowi. Szeremet. Zbyt wolno, zbyt czytelnie robił ten zamach. Myślę, że powinien się zdecydować na dośrodkowanie, bo nabiegał Benson, był rozpędzony, mogła ta akcja zakończyć się strzałem. Jeszcze raz Szeremet. Pojedynek dwóch szóstek. Kolejny rzut rożny dla Świtu. Cztery do jednego w rzutach rożnych. Na korzyść piłkarzy z Nowego Dworu Mazowieckiego. Znaczy Podbrożny trenuje z zespołem nie za długo, ale już chyba ćwiczyli parę wariatów starych fragmentów gry. Wybija Świetlica. W każdym zespole, w którym występował, wykonywał stałe fragmenty łącznie z rzutami karnymi. Piłka na aferę, tutaj na 16 metr. Dobrze obliczył jej lot Czoto. Zganiacz, Wiechowski, na spalonym Wyczałkowski. Co ciekawe, Jurek przywykł do grania w butach, piłkarze mówią na nie lanki. Dzisiaj widzieliśmy w przygotowanym materiale, jak Jacek Zieliński wkręcał długie kołki. Z kolei Jurek występuje w lanku w dzisiejszym spotkaniu, choć boisko jest grząskie. Grząskie sprawdzałeś osobiście? Tak, chodziliśmy po boisku, przed meczem. Narzekał Tomek Sokołowski między innymi, że boisko jest w nie najlepszym stanie. Daleko Boruc. Saganowski. Wukowicz. Dobrze, bo z pierwszej piłki Aleksander Wukowicz. Nie decyduje się na strzał. Szukał tym podaniem możliwości jeszcze wyprowadzenia akcji, ale za mocno do Świdnicy. Ale po raz kolejny widzimy, że Wukowicz lubuje się w zagraniach prostopadłych piłek bądź na prawą stronę. Rzadko dostrzega Kiełbowicza, który tym razem również był bardzo dobrze ustawiony. No i rzadko strzela z dystansu. No właśnie, szuka takiej troszkę może gry halowej zbyt dużo. Póki co jeszcze stadionu w hali nie mamy. Ale myślę, Czesiu, że to kwestia czasu. Ja myślę, że tak. Tylko nie wiemy jakiego czasu. Tak, zmianę mieliśmy dziś w nocy.
Dobrze Bukowicz w środku, ale nie udało się na dłużej przyjąć piłki. Rzut autas. Doszedł do tej piłki Kuczałkowski. I nic z tego nie wyszło. 1-0. Szybko strzelona przez Legię bramka. No, w większości opinii mówiło się, że jeśli Legia strzeli szybko bramkę, to wygra wysoko. Jak się okazuje, wcale tak nie jest. Przynajmniej tak nie. I to inicjatywę przez większą część spotkania należy do Świtu. No gra u siebie. Gra u siebie, jak na gospodarza przystało, atakuje. No, zobaczymy, co będzie dalej. Czoto. Piłka do dwójki napastników. Dobrze Unierzyski. Zieliński szybko do Kiełbowicza. Kiełbowicz, Wukowicz, Saganowski, Swiplica, Wukowicz. Dynamicznie. Nie było rzutu karnego, ale będzie za to żółta kartka. Za próbę wymuszenia jedenastki. A to nie Bukowicz, a Jacek Magiera szarżował w polu karnym. Zobaczymy w powtórce, ale wydaje mi się, że faulu nie było. No oczywiście, że nie. Podobna sytuacja do piątkowego meczu, gdzie Tomek Frankowski również się przewrócił w Wodzisławie. Od momentu jakby takiej surowej interpretacji przez sędziów tego typu sytuacji, zawsze jakoś tak dziwnie odnoszę wrażenie, że w polu karnym się w ogóle nie można przewrócić. Niektórzy żartują, że w polu karnym powinno się grać do otwartego złamania. Także. No pamiętasz Robiego Fowlera, który kiedyś przewracał się w polu karnym i pokazywał sędziemu, że nie, tak. Nie chce rzutu karnego, że nie było faulu. Trzeba się tłumaczyć teraz z tego chociażby, że straci się w polu karnym równowagę. Zgadza się. Ja pamiętam taki mecz Amika, widzę Amika, ale to może za moment. No właśnie, bo jest szansa z dystansu. Świtlica niecelnie. Kiedy to zawodnik Widzewa, a konkretnie Bogusz, dotknął piłki ręką, a sędzia podyktował karnego go przeciwko Amice. Podszedł do zawodnika wykonującego, nie powiem kto to był. Prosił wręcz, mówił, że jeśli była ręka, to żebyś nie strzelał. A on nie posłuchał go, strzelił, przegraliśmy 2-3 zajęcia. Jeszcze raz akcja Legii, 37 minuta, zaczyna Malasz. Magiera. Świtlica, Bukowicz, znowu dość czytelnie, ale przy piłce Legia, Świtlica, Kiełbowicz, jeszcze nie koniec, potrafi nawet z dość ostrego kąta świetnie uderzyć piłkę na bramkę Sokołowski, tym razem zablokowany jego strzał. Ale bardzo ładna, dynamiczna akcja od skrzydła, dobre dośrodkowanie Kiełbowicza, Sokołowski nie czekał na środku boiska, ale włączył się również za akcją i dzięki temu doszło do sytuacji. Jarzębowski, Juliusz Eremeta, teraz on próbował prostopadle zagrać, Malasz, udana interwencja bramkarza Świtu. Udana, ofiarna i bardzo odważna, wyszedł rękoma, głową do przodu, to zawsze grozi niebezpieczeństwem, że można otrzymać się cios w głowę. A jeszcze raz ta interwencja, nie złapał od razu piłki Malasz, miał w sumie szczęście, że potem nie potoczyła się gdzieś pod nogi któregoś z rywali. Tego szczęścia zabrakło mu w drugiej minucie. Podobna interwencja. Teraz ryzykownie długo rozgrywał piłkę Świt pod własnym polem karnym. Po błędzie rzutał tasa. Legia odzyskuje piłkę. Bukowicz. Nie ma spalonego. Kiełbowicz. Kiełbowicz. Ostro w pole karne. Wybija piłkę Unierzyski. Wiechowski. Ale na uwolnienie. Tu na połowie Legii był tylko Czoto. O ile mieliśmy fragment, w którym dominował zespół Świtu, to teraz Legia jakby znów odzyskała inicjatywę. Wyszła, tak jak powiedziałeś, wyżej do Świtu. Wyżej, nie pozwalają im na rozgrywanie piłki. To zmusza do grania długich prostopadłych piłek, gdzie dobrze ustawiony Jacek Zieliński plus bramkarz często przechwytują te podania.
kibice Autobystra. Cały czas blisko Bensona, dużo wyższe, jak widzimy, Dixon Choto. Na wysokich piłek to nie ma co w stronę Bensona zagrywać. Ale na ziemi gracz Świtu radzi sobie całkiem, jednak piłka opuściła boisko. Ciekawe pojedynki, bo rzeczywiście dysproporcja wzrostowa olbrzymia, ale jednak Choto nie przegrywa zbyt dużo pojedynków. Potrzebna zmiana. Pokazywał Sergiusz Wiechowski, któryś z kolegów ma kontuzję. Nawet gdyby to był szerszy kadr, to byśmy się chyba domyślili jaką. Próbuję wyszukać zawodnika, który utyka, ale nie rzuca mi się w oczy. No i chyba w środku widzimy. Zganiać. Być może z tą zmianą poczeka już Mirosław Copiak do przerwy. 5 minut gry zostało jeszcze w pierwszej połowie. Będzie ona trochę przedłużona, bo pamiętam, że po strzeleniu bramki przez Legię kontuzja Malarza. No i trochę zajęło czasu opatrywanie bramkarza Świtu. Podbrożny. Sprytnie Wiechowski, ale zabrakło szerokości boiska. Świt, jak wspominaliśmy, 4 mecze zremisował, 4 przegrał, ale pogromu znał tylko raz. W Krakowie, przegrywając 0-4. Pozostałe porażki. Różnica jednego gola. Trudno się gra przeciwko takim zespołowi jak Świt. Naprawdę są dobrze zorganizowani, jeśli chodzi o grę defensywną. Grają dynamicznie w strefie, przeszkadzają. Bardzo mało przeciwnikowi zostawiają miejsca i naprawdę bardzo ciężko się gra przeciwko takim zespołowi. Za słabo przed chwilą podawał Surma. Za słabo, by piłka dotarła do Sokołowskiego. Aut dla Legii, Tomasz Sokołowski. Nieporozumienie. Sokołowski raz jeszcze. Wznawią grę podopieczni Czopiak. Nie było rozdzielania kibiców dziś na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Nie ma tu żadnych animozji między kibicami Legii i Świtu. Sprzedaż otwarta biletów. Można sobie było wybrać miejsce. Wukowicz. Walczył Saganowski, opłaciło się. Świtnica. Nie był faulowany Stanko Świtnica. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Król Strzelców poprzedniego sezonu jest typowym graczem, który czeka na okazję do zdobycia bramki, a dziś Stanko Świtnica częściej bierze się za rozegranie. Częściej, aczkolwiek rzadko, bo szczerze mówiąc nie przypominam sobie, gdyby już przeprowadził jakąś dobrą akcję. Rzadko przy piłce, no ale to jest taki typ zawodnika, że on jest w polu karnym wtedy, kiedy trzeba i zdobywa bramkę. To, że się bierze za rozegranie, wcale nie oznacza, że rozgrywa dobre akcje. Tak jest. Benson. Błąd Unierzyskiego. Saganowski i rzut autas. Nieporozumienie, ale naprawione przez Saganowskiego. Kiełbowicz, Wukowicz. Ustawia się do prostopadłej piłki Saganowski. Wukowicz szukał bardziej w środku Magiery. Świtnica miał kłopoty z przecięciem lotu piłki. Gdyby to się udało, już byłby na wprost bramki. Nie koniec akcji Legii. Wukowicz. Aż chwilami można mieć wrażenie, że za dużo kombinuje, za dużo szuka tych krótkich, prostopadłych zagrań, gdy piłkarze Świtu ustawieni są dość ciasno. I zgadza, spodziewają się takiego. Spodziewają się tego, ale tutaj zagranie do Stanko Świtnicy, duża klasa. Wypatrzył go między wszystkimi obrońcami, dokładnie podał, no tylko Stanko troszeczkę spóźniony. Popatrzmy teraz, Świtnica do Magiery. Świtnica czeka na któregoś z kolegów, Surma. Trochę kula, bo idzie legitacja aż do samego końca. Można było odnieść wrażenie, że w początkowej fazie
błąd. Każdy następny. Ale zasadzie, że legioniści sami się wypchnęli. Zasadniczy błąd polegał na tym, że nie było do kogo zagrać w boczny sektor boista. Zbyt głęboko Kiełbowicz, w środku Tomek Sokołowski, dlatego trzeba było kontynuować akcję środkiem boiska. Prawą stroną Legia Sokołowski. Zszedł tutaj Świdlica. Sokołowski do Zielińskiego, Jarzębowski. Miałem wrażenie, że jakby piłka dotarła do Sokołowskiego, to sędzia liniowy, na którego spoglądałem, ten Tomoka uniósłby chorągiewkę. Surma, próba zagrania do Świdlicy, Wyczałkowski, rozsądnie Sokołowski, Magiera i Malarz. Minutę dolicza sędzia do pierwszej połowy meczu. Szeremet. Być może ta kontuzja menadżera była już tak dawno, że Krzysztof Nek trochę zapomniał o tym. Chyba ta przerwa była trochę dłuższa. Ja myślę, że sędzia zajął się zapisywaniem bramki, kto zdobył i w której minucie i zapomniał rzeczywiście, tak jak mówisz. Wbija piłkę Wukowicz, który jeszcze sygnalizował, że otarła się ona o nogę Karwana. Wiechowski. Jarzębowski na dwa razy, ale ten drugi raz wprost pod nogi Podbrożnego. Podbrożny. Śladograna piłka na lewej stronie dwóch piłkarzy Świtu. Inna sprawa, że późno schodził do środka Benson. Benson późno schodził, ale Jurek szukał trudnego zagrania, ale gdyby doszło do skutku to zagranie, to byłoby dwóch zawodników przed bramkarzem Legii. Dobiega końca pierwsza połowa meczu. Nie spieszy się Borucowi. No i wyczekał do ostatniego przed przerwą gwizdka Krzysztofa Zdunka. 1-0 Legia prowadzi ze Świtem. Bramka strzelona przez Marka Saganowskiego już w trzeciej minucie. Wydawało się, że ona ustawi mecz. Wcale tak nie było. Świt potrafił głównie za pomocą doświadczenia, umiejętności Jerzego Podbrożnego uporządkować sobie grę w środku boiska. Widać było, że dobry wpływ Podbrożnego na Mariusza Zganiacza, który też sobie całkiem w tym środku radził. No i miał Świt okazję do strzelenia wyrównującej bramki. Miał swoje trzy szanse, nie wykorzystał. Legia musi mieć się na baczności, bo następne sytuacje mogą zakończyć się bramką i wtedy zacznie się dopiero gra nerwowa ze strony Legii. Wydaje się, że kontroluje spotkanie, miała taki okres przestoju, około 10-15 minut, ale już końcówka znowu należała do Legii. Trudne chwile na początku tego meczu miał Arkadiusz Malarz, no ale teraz będzie trochę czasu na to, żeby tę kontuzję, której doznał, lepiej opatrzyć. Posłuchajmy wywiadu. Marek, trener Kubicki, wierzył, że przełamiesz się w tym meczu i nie pomylił się. Trzecia bramka w sezonie. No, trzecia bramka w studiu, nie ma czego się za bardzo się cieszyć, dużo mecze rozgrywałem. Cieszę się z tego powodu, że trener dawał mi do tej pory tyle szans. Widział, że moja praca nie... Dziś gospodarzem jest Lukulus Świt na Wydwory Mazowiecki, podejmując Legię. Prowadzą goście 1-0 po bramce Marka Saganowskiego. W przerwie konkurs dla kibiców, aby strzelić ze środka boiska do bramki, tak żeby piłka nie odbiła się przed linią bramkową od ziemi. Próbowali kibice z bardzo mizernym skutkiem. To jest szalenie trudne. Ja w życiu nie widziałem, żeby któremuś z kibiców to się udało. No ale speaker tutaj wywołał Dariusza Dudka i dał mu dwie próby. Przed chwilą była próba pierwsza. No, Darek to jest uśmiechnięty zawsze chłopak i skory do żartów. I wcale nie bał się takiego wyzwania. Popatrzmy, może teraz się uda. Też nie. Jak się okazuje, chyba trochę za wysoko poprzeczka zawieszona dla kibiców. Ja myślę, że w następnym meczu będą strzelać z ciarki boiska. To nie jest takie łatwe, jak powiedziałeś. Darek użyczył buta jednemu z kibiców, no ale on również nie trafi do bramki. No popatrzmy za to, jak trafiono do bramki w pierwszej połowie. To jest akcja już z trzeciej minuty. Na szczęście piłkarze grając w meczu nie muszą strzelać z połowy i przy tych wszystkich warunkach. Z kłopotami Saganowski poprawiał Magiera i jeszcze raz Marek Saganowski. Tak pan jedyny na razie gol. Dużo szczęścia w tej akcji. Saganowski, bardzo dobra interwencja bramkarza. Piłka wraca do Magiery. Odgrywa przypadkowo do Saganowskiego, no ale trzeba się znaleźć w tej sytuacji i Marek się tam znalazł, dlatego Legia prowadzi. Trzecia bramka Saganowskiego w tym sezonie. 1-0. Wydawało się, że to się wszystko ułoży. Gra dla Legii, a tymczasem zespół Dariusza Kubickiego tak jakby rzeczywiście grał na wyjeździe.
Cofnął się, czekał na okazję do kontry. Tu jeszcze próba lobu Stankowskiej-Klicy, a potem groźne sytuacje stwarzał Świt. Stwarzał Świt i myślę, że Legionisie troszeczkę byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, bo liczyli na to, że gdy się strzela bramkę w pierwszych minutach, to będzie to lekko, łatwo i przyjemnie. Okazuje się, że tak nie jest. To jeszcze akcje z początkowej fazy pierwszej połowy. Jeszcze szansa Łukasza Surmy, który uderzył jednak wprost w Arkadiusza Malarza, ułatwiając mu trochę zadanie. Malarz jeszcze wtedy miał kłopoty z poruszaniem się po kontuzji, której doznał, gdy Legia strzela bramkę. No i szanse dla Świtu. Tutaj Jacek przyjął niczym bokser cios na korpus w pierwszej fazie, gdy dośrodkowywał zganiacz. Dobra akcja, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, na pozycji spalonej Benson, nawet w przypadku, gdy popadła bramka. Tu nie było spalonego, strzela Benson, piłka przy samym słupku leciała do bramki, obronił Boruc. Obronił Boruc, bardzo dobrze ustawiony, gdyby był troszeczkę bardziej ustawiony do środka bramki, miałby olbrzymi problem z obroną tego strzału. Jedyny moment, kiedy Dixon Choto pozwolił na coś więcej Bensonowi. I to jeszcze jedna akcja, świetne podanie rzut Autasa i szansa Wiechowskiego. Szansa Wiechowskiego przyjął bardzo ładnie tą piłkę, ale uważam, że gdyby przyjął do przodu, miałby więcej możliwości oddania strzału. Sam żałował kapitan Świtu, że nie udało się tej okazji wykorzystać. I jeszcze jedna akcja z pierwszej połowy meczu. Trochę za mocno podana piłka Saganowskiego, wyprzedził Arkadiusz Malarz, interweniował trochę szczęśliwie, ale skutecznie. 1-0 prowadzi Legia. Zastanawialiśmy się, jaki będzie scenariusz tej drugiej połowy meczu. Wydaje mi się, że zespół z Świtu uwierzy w to, że można tutaj zdobyć punkt bądź punkty i jeszcze zagra bardziej otwartą piłkę, stworzy dzięki temu więcej sytuacji, ale to też może skończyć się w ten sposób, że Legia zdobędzie drugą bramkę i będzie grała z większą swobodą i może zdobyć kolejne bramki. Ciepło, już coraz cieplej, coraz lepiej trzeba się ubierać idąc na mecze piłkarskie i to już niezależnie od pory dnia, bo teraz już ziąb od rana do wieczora. Zimno, ale uważam, że dzisiaj i tak jest o wiele przyjemniej do grania, niż wczoraj na Konwiktorskiej, gdzie był przenikliwy wiatr, zimno i myślę, że tylko najwierniejsi kibice Polonii byli na tym spotkaniu. Wczoraj bardziej wiało. Wiało i to mocno i to chyba w całej Polsce. Ty byłeś w Katowicach i mówisz, że również też wiało. Wiało. Nudą z boiska przede wszystkim na śląskich derby. Pierwsi wyszli na boisko piłkarze Świtu, teraz Legia. Przypomnienie składów. Legia w bramce Boruc z dwójką Choto, z piątką Zieliński, z szóstką Jarzębowski, 8 Surma, 9 Świtlica, 10 Saganowski, 11 Kiełbowicz, 14 Wukowicz, 18 Magiera, 22 Sokołowski pierwszy i Świt w bramce Malarz z trójką Wiechowski, z szóstką Szeremet, 9 Podbrożny, 10 Zgania, 13 Rzutautas, 14 Wyczałkowski, 17 Bystroń, 18 Karwan, 21 Niewyski i 22 Benson. Krzysztof Zdunek prowadzi to spotkanie jako sędzia główny. Drugą połowę rozpoczną Legioniści. Już Marek Saganowski, Stanko Świtlica czekają na środku boiska. Jeszcze krótka przed drugą połową mobilizacja w ekipie Świtu i za chwilę zaczynamy. Legia na dobrej drodze do tego, aby zdobyć 3 punkty, aby być blisko czołowej trójki w tabeli. Po porażce w Płocku Czub odjechał bardzo piłkarzom z Łazienkowskiej, ale przegrana Wisły, remis Amiki spowodował to, że Legia dzięki dzisiejszemu zwycięstwu, oczywiście jak wygra, rzeczywiście będzie bardzo blisko pierwszej drużyny. Utyka Benson Anich. A z piłką spokojnie Jerzy Podbrożny szykuje się do wykonania następnego już stałego fragmentu gry dla Świtu, no ale nie przyłożył się pan Jurek do tego zagrania. Będzie miał okazję do poprawki. Podbrożny. Rozegranie z Unierzyskim. Podbrożny. Zganiacz płasko na 6 metr. Tutaj dobrze ustawieni gracze Legii. Bardzo ładna akcja zganiacza z Podbrożnym i wrócę może do rozmowy. Popatrzmy. Jeszcze raz zganiacz. Przerwa tej akcji na moment Magiera. I Boruc. Do rozmowy naszej reporterki z Mariuszem Zganiaczem
myślę, że dzięki temu, że przyszedł Jurek do Świtu, dużo zyska zganiacz, na pewno jako piłkarz może się wiele jeszcze od Jurka nauczyć. Za tu Bystroń. Benson. Nie dał mu się to odwrócić, nie dał mu możliwości zagrania piłki do wychodzącego Wyczałkowskiego. Wyczałkowski i Magiera to piłkarze, których łączy wspólny sukces, ale już dawno, 10 lat temu, złote medale Mistrzostw Europy do lat 16 pod wodzą Andrzeja Zamilskiego. Tak, w tej drużynie był również chyba Mirek Szymkowiak, Mariusz Kukiełka, Andrzej Bledzewski. I jeszcze byśmy paru piłkarzy wymienili. Szulik. Z autu właśnie Wyczałkowski, pokazuje się zganiacz. Stara się zmylić Dixona Choto Benson. Aut dla Świtu. Zganiacz. No, doświadczony jest Jacek Zieliński, nie dał się ograć dużo, dużo młodszemu koledze. Dobrze Bystroń nie dopuszcza piłki do Saganowskiego. Karwan. Ostro potraktowany pod Brożnym przez Surmę. Przy piłce cały czas Świt. Karwan zapędził się pod pole karne. Tam dopiero stracił piłkę. Świtlica schodzi na prawą stronę. Stanko Świtlica. Podanie w stronę Saganowskiego. Zgranie do Wukowicza. Podbrożny. Benson i Choto faulował. Ten dużo, dużo niższy. Dużo niższy, na nich. Ale bardzo dobrze zbudowany. Rzeczywiście uda ma jak dobrej klasy sztangista. Bardzo skoczny, dynamiczny zawodnik. On mógłby w domu regały przesuwać, Benson Anich. Z pewnością. W takim pojedynku przewrócić Dixona Choto. Żartobliwie można powiedzieć, że Choto, że Ani jest wielkości stopy Choto, bo stopę rzeczywiście Choto ma olbrzymią. Karwan. Autem rozpocznie Legia. Rzut autas. Saganowski. Pokazuje się w polu karnym Magiera Saganowski. Nie dotarło to podanie z Świtlicy. Szeremet, Jarzębowski, czysto, Świtlica, Wukowicz i teraz przed szansą Legia i 2-0, bramkę zdobywa Łukasz Surma. Bardzo ładna akcja, zapoczątkował akcję Wukowicz w swoim stylu z pierwszej piłki bez przyjęcia, dobre odegranie, zmylona obrona ze Świtu, no i mamy drugą bramkę, mniej więcej w podobnym czasie, w którym zdobyła Legia w pierwszej połowie bramkę. Łukasz Surma strzela swoją drugą bramkę w tym sezonie. Tę pierwszą zdobył przeciwko Wiśle. I tutaj powtórzę słowa Mariusza Zganiacza, który mówił o braku koncentracji w tych pierwszych minutach i tracą drugą bramkę, tak jak powiedziałem wcześniej, 3-4 minuty po rozpoczęciu gry. A Stanko Świtlica, tak się śmiałeś, kiedy mówiłem, że się bierze za rozegranie. No to on asystował przy tym golu. Bardzo przytomne zachowanie najskuteczniejszego gracza Legii. Tym razem idealnie wyłożył piłkę swojemu kapitanowi. 2-0, sytuacja Świtu już bardzo trudna. Wiechowski. Wybija Jarzębowski, Bystroń, rzut autas. Zganiacz. Dał sobie odebrać piłkę Bystroń. I teraz dopiero wybija na aut Dariusz, rzut autas. Sokołowski. Wymknęła mu się piłka.
razu przechwycona przez rywali, zganiacz atakowany przez Surmę. Czałkowski. Zieliński nie spodziewał się, że najlepiej przyjmie Sokołowski. Musiał szybko cofnąć się te kilka kroków. Sokołowski raz jeszcze. Surma. Spokojnie Zieliński. Jarzębowski. Choć tutaj już wychodził Szeremet. Szybko musiał odgrywać piłkę Jarzębowski. Biegnie Saganowski i wywalczył rzut rożny. Dobra akcja rozegrana, przeniesienie ciężar gry z jednej strony na drugą, szybka akcja, dynamiczna i Legia dzięki temu wywalczyła rzut rożny. Kręci głową Arkadiusz Malarz. Do siebie chyba powinien być jak najmniej pretensji za te utracone bramki. Obronił w kilku momentach szczęśliwie, w kilku bardzo dobrze. Nie pomagali mu w tej sytuacji obrońcy. Rzut rożny dla Legii. No ubawił się teraz mocno czymś Aleksander Bukowicz. Sokołowski. Rzut autas. Czoto. Nie opanował piłki. Mabiera bardzo niecelnie. Troszkę na wiwat nieprzygotowana piłka. Myślę, że dzięki temu pozwoli wrócić pozostałym kolegom do linii obrony. Tym razem w pojedynku z Zielińskim. Rozciąga grę pod Brożny na prawą stronę. Karwan i Szeremet. Pewnie Boruc. Saganowski dostał piłkę od Kiełbowicza. Naciskany przez Umierzyskiego. Jeszcze wcześniejsza interwencja Boruca. Czoto. Szeremet. Uciekła mu poza boisko. No i znów jakby Świt trochę potrzebował czasu, żeby się otrząsnąć, żeby znów próbować sobie tę grę ułożyć. Już nie będzie tak łatwo, już Legia wydaje się, że tego z tej swojej pasywnej gry przez kilkanaście minut w pierwszej połowie nie powtórzy. Włączając ten mecz z Wisłą, o którym mówię, że przegrał zespół ze Świtu 4-0, pozostałe zakończyły się jedną bramkową porażką. No dzisiaj już mamy dwie bramki. Zobaczymy, czy zdobędzie Świt bramkę kontaktową, czy skończy się 4-0, tak jak z Wisłą. Zganiacz. Podbrożny. Wyczałkowski, bardzo złe odegranie. Saganowski, Wukowicz. Dobrze rzut autas, no ale jak zatrzymał tę piłkę rywalom. Od razu podanie do Świtlicy, Świtlica do środka, no i znów w roli rozgrywającego Stanko Świtlica. Tym razem już nie było tak dobrze, tak dokładnie jak przy golu Surmy. Te role Świtlicy się zmieniają, rozgrywa, w tej chwili widzieliśmy jak broni, także coraz bardziej wszechstronny piłkarze staje się Świtlica. Ja nie wiem, czy na Legii wolałoby, żeby był wszechstronny, czy żeby strzelił 20 kilka bramek w sezonie. Ja myślę, że wolałem to drugie. Najlepsze wybicie Malarza, ale akurat w sektor boiska, gdzie Karwan miał trochę czasu na przyjęcie piłki. Złe zagranie obrońcy Świtu. Kiełbowicz do środka, niedokładnie wykopić. Bystroń. Pokazuje się z przodu Benson. Podbrożny. Świetne podanie do Wyczałkowskiego. No i jakby wystraszył się tej sytuacji.
Artur Wyczałkowski zagrał najgorzej chyba jak mógł. Doskonała sytuacja. Można było zrobić wszystko. Można było zdecydować się na pojedynek na jeden z bramkarzem. Ale tutaj chwała Jurkowi Podrożnemu, który zagrał w taki sposób, że żaden z Legionistów nie spodziewał się podanie pacjalizać. Tak, nie spodziewał się takiego rozegrania piłki. Miał znów swoją szansę. Jeszcze raz popatrzmy na tę akcję. Świt. Czyli dobre ustawienie Boruca. Nie odgadywał strzału, stał do końca, wyczekał i piłka wpadła mu w ręce. Czasem też tak trzeba. Tak, przede wszystkim bramkarz rzuca się, ktoś powiedział, że bramka się rzuca wtedy, jak jest źle ustawiony. Powiedział Schumacher kiedyś. To nie Schumacher oczywiście. Michał Schumacher na boisku częściej zdobywa bramki. Jest całkiem niezłym, jak na amatora, napastnikiem. No, zostawmy Formułę 1. Dobre podanie do Saganowskiego. Ten uprzedził Bystronia. Saganowski do Świetlicy. Świetlica. Odbita piłka. Chyba jeszcze nie. Jednak nie. Niecelne uderzenie. Stanko Świetlicy rozpocznie od bramki Malarz. Widzieliśmy, że Świetlica chciałby podtrzymać tą swoją pasę. Wspaniałą pasę, gdzie w każdym meczu zdobywa bramkę. Tutaj mógł się pokusić o rozegranie tej akcji. Zdecydował się na akcję indywidualną. No i to z podania chyba z kanałem jeszcze. Widzieliśmy, że piłka przepuszczona przez Podrożnego między nogami Dixona Czota. Witnie Sokołowski, ale nie utrzymał piłki w boisku. Rozpocznie Bystroń. Marek Saganowski na Państwa ekranach. Dużo mówi się w ostatnich dniach o tym, że stara się o niego Oser. Legia przy odpowiedniej wysokości transferu nie będzie chyba czyniła przeszkód napastnikowi Legii. Napastnik swoim napastnikowi. Marek już był za granicą, wie jak smakuje chleb na obczyźnie. Myślę, że do słabego klubu nie wyjedzie. Oser, myślę, że to by był dobry klub dla niego. Zganiacz teraz próbował kopiować podanie Podbrożnego. Za chwilę wejdzie Tomasz Sokołowski, drugi. Za Tomasza Sokołowskiego, pierwszego. Tę jedynkę, dwójkę chyba nie za bardzo lubią. Tutaj już było dwóch Sikorskich, Andrzeju Sikorskich, pierwszy i drugi. Nawet Tomek Sokołowski pierwszy mówił, że może jakieś przydomki. Myślę, że w Brazylii nie byłoby takiego problemu. Wymyślono by przydomek, czy sam zawodnik by wymyślił, czy jemu wymyślono. A tutaj mamy jedynkę, dwójkę i myślę, że nie jest też źle. A może Sokół i Sokołek, to by było najlepsze. Tak. Tomek jeszcze, gdy gra we Wronku właśnie, wszyscy mówili do niego nie Sokół, tylko Sokołek. Dlatego, że przyszedł do Wronek jako młody chłopiec, jeszcze miał długą grzywkę, a teraz się troszeczkę zmienił. 60 minuta. 2-0 Legia prowadzi ze Świtem. Nie decyduje się na razie na żadne zmiany Mirosław Czopiak. Wyczałkowski. Zieliński. Ruch od bramki zrobił Saganowski. To podanie Zielińskiego nie mogło się skończyć inaczej. Benson. Karwan. Karwan ruszył sam. Podanie za. Nie obrony za mocno. I Boruc. Sokołowski. Ambitnie Wiechowski, ale już widział, że piłki nie dogoni. Wang zebrałby burzę oklasków. Jeszcze w Polsce za coś takiego nie nagradzają oklaskami. Spokojnie do narożnika boiska podążał Kiełbowicz.
jest w polu karnym Czoto, Kiełbowicz, na krótki słupek, tu jest Bystroń, wychodzi Malarz. Dobra decyzja, by piąstkować. Za ciasno tam było, żeby łapać, groziło to wypuszczeniem piłki. Za mocne podanie Sokołowskiego. Nie wiem, czy będziemy mieli powtórkę wykonania tego stałego fragmentu gry, ale nowatorskie rozwiązanie, jak na polskie warunki. Malarz nie ustawi żadnego zawodnika na krótkim, bliższym słupku. Rzadko się spotyka takie rozwiązania. Podbrożny do Bensona. Benson i już przy nim Czoto. Benson zdołał zagrać, ale nie na tyle mocno, aby ta piłka trafiła do zganiacza. Zganiacz dobrze ustawiony na 14 metrze. Miałby szansę na zakończenie tej akcji strzałem. Dobra akcja Bensona, przytomne wycofanie piłki w okolice 16 metru, bo metra najczęściej jest tak, że zawodnika w tej odległości nie kryje się od bramki, kryje się tego, który jest najbliżej w danym momencie i była duża szansa na zdobycie bramki. Podbrożny zrobił kółeczko. Za jego plecami Wukowicz, faul Saganowskiego. Za kilka dni prowadzony przez ciebie Lech gra ze Świtem. Dużo sobie wniosków tutaj wyciągasz z tego, co oglądamy na boisku w Warszawie. Pewne rzeczy się nasuwają, ale to są takie niuanse. Meczowi nie jest równy. Tutaj Świt gra z Legią się przyjemnie gra, Legia zawsze atakuje, każdy wynik na Legii to jest dobry, bo przyjeżdżając na Łazienkowską to niewiele zespołów wygrywa, zdobywa punkty tutaj i myślę, że tak w duchu to Świt nie liczy tutaj na jakieś punkty. Inaczej będzie w naszym meczu w Poznaniu, gdzie mamy tyle, ile mamy punktów, Świt nie ma ich więcej od nas i na pewno czeka nas trudne spotkanie. Kolejny piłkarz na boisku, który jest wypożyczony z Legii do Świtu, to napastnik Łukasz Mierzejewski. Zastępuje Anicha Bensona. Bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Niedużo bramek strzelił Świt w pierwszej lidze. Uzbierało się tego raptem 5 i jedną z nich strzelił właśnie Łukasz Mierzejewski. To była historyczna pierwsza bramka strzelone na stadionie Widzewa. Tutaj trener zdecydował się na zdjęcie z boiska Bensona. W moim odczuciu on i Szeremet to wyróżniające się postacie w dzisiejszym meczu i myślę, że mógł trener zaryzykować, zagrać odważnie i zostawić się Bensona na boisku obok Mierzejewskiego. Teraz pierwszy ruszył Mierzejewski, interwencja Niksona Czoto. Sześćdziesiąta piąta minuta. Jerzy Podbrożny po raz kolejny. Podbiega Szeremet. Ale nie będzie krótkiego rozegrania. Podbrożny. Aut dla Świtu. Mierzejewski. Próba strzału z dystansu, małe szanse na powodzenie, bardzo dobrze ustawiony prawy pomocnik. Gdyby zdecydował się na zagranie do boku, byłaby z pewnością groźniejsza akcja z tego. Przerywa grę Krzysztof Zdunek. Faul na Surmie. Wukowicz. Jarzębowski.
Ponownie Vukovic. No tutaj atakowany przez rzut Altasa. Jednak zbyt agresywnie Litwin. Taka jest decyzja sędziego. O właśnie, i za to wejście rzut Altasa przyznany Legii. Rzut wolny. To już historia. Zganiacz na lewej stronie boiska. Uważam Jerzewski, aby nie być na spalonym. Zganiacz, dobre podanie do podbrożnego. Biegnie Wyczałkowski po lewej stronie. Mierzejewski. No i rozkłada trochę ręce Jerzy Podbrożny, bo ale to też jest... Jak to jest? Czy to jest wynik braku zgrania, czy jednak piłkarze grający w pierwszej lidze powinni pewne zachowania lepiej przewidywać? Ja myślę, że tutaj Mierzejewski powinien pójść do końca, a on stanął, dlatego to podanie było niecelne. Jurek wypatrzył go, ale on w pewnym momencie stanął. Teraz przejęte przez Bystronia podanie Vukovicia do Sokołowskiego. Zganiacz. Znów lepszy okres gry środkowego pomocnika Świtu. Mierzejewski przy Czoto. Mierzejewski między nogami Czoto do Wyczałkowskiego. Takie sztandarowe zagranie w dzisiejszym meczu. Każdy próbuje zagrać między nogami Czoto. No to jest standard, to się Nixonowi Czoto nie podoba. Z pewnością tak, ale to może też wynika z tego, że on ma duże stopy i ma problemy, żeby szybko je złączyć. Wiechowski, Wyczałkowski. Całkiem nieźle do pewnego momentu wyglądała ta akcja Świtu. Podskoczyła tam piłka Zielińskiemu. Stąd taka interwencja. A to jeszcze raz Mierzejewski. Mnóstwo jest określeń tego zagrania. Żadne nie jest przyjemne. Zganiacz. Ograł Sokołowskiego. Zganiacz. Wyczałkowski. No miał szansę na lepszy strzał niż ten, który no, sprezentował praktycznie Borucowi. Był mocniejszy ten strzał, lepszy. Piłka z pewnością poszybowała mocniej, ale odległość również no, daleko od bramki. Ale na uwagę zasługuje fakt, że to jest 20 mecz i 16 nawet momentami, gdzie piłkarze z Świtu oddają strzały, czyli to świadczy o tym, że legioniści niezbyt agresywnie grają w tym sektorze boiska. Czałkowski, zganiacz, wszystko robi, żeby pokazać się Dariuszowi Kubickiemu. Dobrze, zganiacz, Wiechowski w największy tłok, ale trochę to wymusił kierunek zagrania. Cofnął się Świt na własną połowę, Bystroń, wraca za nim Saganowski, Bystroń. Dobrze to pomyślał, aby najpierw przełożyć piłkę na prawą stronę i podać w tę lukę między rywalami do Wiechowskiego. Ale w tym starciu ucierpiał Dixon Czoto z pełnym impetem, został trafiony w nogę, ale wszystko działo się przy piłce, także o faulu nie mogło być mowy. Tym razem za plecy Karwana zagrywał Podbrożny. Odpowiedź Legii. Szybko uciekał tu lewą stroną Kiełbowicz. Kiełbowicz. Saganowski. Spitnica do Sokołowskiego, czeka Spitnica na odegranie piłki, Sokołowski sam, olbrzymie zamieszanie, Vukovic, 3-0, a swoją kolejną bramkę zdobywa Stanko Spitnica. Znów był we właściwym miejscu, we właściwym czasie, tutaj dobra akcja, brał udział w nim również Stanko Spitnica, zagrał do Tomka Sokołowskiego, który próbował uderzać, przypadkowo piłka trafiła pod nogi kolejnego legionisty, który zagrał do Stanko, a ten już zrobił to, co do niego należało. Siódma bramka z Kitlicy. Wszystko zaczęło się od tego trochę chaotycznego ataku Tomasza Sokołowskiego. Ale dzisiaj szczęście jest przymierzeńcem Legii. Tak było przy pierwszej bramce, gdzie piłka wróciła do legionisty. Tak też było tutaj po akcji Tomka Sokołowskiego, gdzie piłka trafiła do Vukovicia, który następnie zagrał do Świetlicy. Trzy do zera, 20 minut do końca. Po raz pierwszy, jakkolwiek paradoksalnie to zabrzmi, Legia strzeliła w tym sezonie 3 bramki na wyjeździe. Tutaj mówiono o tym, że Legia nie zdobyła punktów na wyjeździe. Mamy dzisiaj no statystycy, nie, zapiszą, że stadionem nie wygrywa. Był to mecz Świt Legii, że za kilkanaście lat nikt nie będzie o tym pamiętał, że to był mecz rozgrywany w Warszawie.
No nie, no aż tak się z pamięcią nie patrzę. Ale mówię, że suche statystyki tak to odnotują. Kibice z pewnością nie. Wyczałkowski. Rzut autas. Podbrożny nad bramką. Jerzy Podbrożny grał przeciwko Legii w 7 klubach, ale bramki strzelał Legii tylko w barwach Legii. No co ciekawe, nie pamiętam tego, pamiętam tylko Jurka, gdy występował jeszcze w Iglopolu Dębica, w Legii oczywiście, gdzie przeżywał wspaniałe chwile. Jest to z pewnością jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy, jeśli nie najbardziej, który gra jeszcze w obecnym czasie. Na pewno najskuteczniejszym z tych, którzy jeszcze grają. 122 gole. Strata Macieja Żurawskiego to 30, ile dobrze liczę, 37 bramek. No i tylko wiele będzie zależało od tego, jak długo jeszcze Żuraw będzie grał w polskiej lidze. I jak długo Jurek. No właśnie. Trochę ma lepszą sytuację Żurawski, jeśli chodzi o szansę zdobywania goli. Zmiana w Legii. Stanko Spiklica zrobił swoje. Strzelił bramkę w kolejnym meczu. I teraz w jego miejsce Radosław Wróblewski. Tutaj trenerzy myślą już o kolejnym meczu, ciężkim meczu z Grodziskiem, dlatego dają odpocząć Świetlicy. Zrobił swoje, tak jak powiedziałeś, zdobył bramkę, zebrał owację, teraz może usiąść, zawinąć się w koc i spokojnie obserwować dalej mecz. W 5 pierwszych meczach Stanko Świetlica nie zdobył gola. W 5 następnych łącznie 7 goli. Ale wiadomo, było już na początku, zwłaszcza sezonu, kiedy no, nie przepracował rzetelnie, zajmując się trochę innymi sprawami związanymi z ewentualnym transferem. I nawet nie miał podstawowego miejsca. Tak jak piłkarze, mówi się, że przebiegają mnóstwo kilometrów w okresie przygotowawczym, tak Świetlica przeleciał mnóstwo tych kilometrów w poszukiwaniu pracy, ale na szczęście dla kibiców Legii został tutaj i strzela w ramki w dalszym ciągu. Wbija rzut autas. Wukowicz. Tym razem złe odegranie. A na pewno ważna była ta sytuacja, którą miał Wyczałkowski po podaniu Podbrożnego. Gdyby padł gol kontaktowy, mogłoby być jeszcze ciekawiej. Podbrożny. Mierzejewski. Dobra, prostopadła piłka, świetnie broni Boruc. Bardzo dobra interwencja Boruca, tak jak powiedziałem, nie rzuca się niepotrzebnie, stoi do końca. To świadczy o tym, że bardzo dobrze się rozwija i może z czasem stać się bardzo dobrym piłkarzem ligowym i nie tylko. Zmarnował swoją drugą szansę w tym meczu Sergiusz Wiechowski. Tym razem odpowiedź Legii, Kiełbowicz i Malarz. Będzie jeszcze jedna zmiana, Marek Gołębiewski wejdzie na boisko w drużynie Świtu. Ganiacz. Dobrze, wyczekał ten moment, kiedy już Mierzejewski nie był na spalonym. Mierzejewski starał się w taki niesygnalizowany sposób posłać piłkę przed bramkę Borucka. Saganowski. Wróblewski. Saganowski biega w pole karne. Wybija piłkę Malarz. Sam nie wiem, czy bramkarz widział, że tam nie ma nikogo z Legii, nikt nie podążył za tą akcją i że można bezpiecznie wybić na 20-30 metr. To takie bardziej siatkarskie uderzenie Malarza, ale ofiarna interwencja. Ale Czesiu, dawno siatkówki jakiejś dobrej nie widziałeś. Ale to możesz podbić piłkę od parkietu. Ale jednak pochwalimy tutaj za to zagranie Malarza, bo to nie była łatwa piłka. Surma. Teraz trójką atakuje Legia. Surma do Saganowskiego. Marek Saganowski ściągnął na siebie rywali. Odegrał do Wróblewskiego. Za łatwy strzał. Łatwy, czytelny. Bramkarz widział wszystko, co zamierza zrobić Wróblewski. Dlatego małe szanse powodzenia. Rozgrzewa się cały czas Marek Gołębiewski. Czeka na przerwę, gdzie akurat okres płynnej gry. I nie ma okazji na przeprowadzenie zmiany. Mierzejewski. Tuzy jakiś doznał. Czoto wybrał.
wybita piłka celowo poza boisko i teraz zmiana. Wyczałkowski schodzi z boiska, w jego miejsce Marek Gołębiewski. Opatrywane Czoto, niespełna kwadrans do zakończenia meczu. Wszedł Marek Gołębiewski, który jest napastnikiem. A jeszcze no, ma na ławce rezerwowych Mirosław Czopiak, Maxwella Kalu, też twojego dobrego znajomego jeszcze z Wronek. Tak, dobrego i to jest bardzo sympatyczny, zabawny zawodnik, który lubi żartować, szybko i nauczył się języka polskiego. A pierwsze słowo, które zapamiętał, to była golonka, przyjeżdżając do Wronek. W restauracji podano mu kartę i on wskazał palcem na danie, była to golonka. Gdy przyniesiono mu mięso jeszcze z włosem, to był przestraszony. Myślał, że w Polsce wszyscy jedzą właśnie mięso z włosem. I tak oto wyglądał początek Maxwella Kalu. Ale on mówi, że on będzie ambasadorem nigeryjskim w Polsce, bo on zna dobrze język, dobrze zna kraj. Życzmy mu, aby tak było. Dixon Czoto tymczasem, no nie, skoro teraz na pewno do żartów, bo musiał na noszach opuścić boisko. Bukowicz. Udało się tę piłkę dograć za drugim razem, tak trochę na raty ta akcja Legii przeprowadzona, niezakończona jednak strzałem. Wycofuje Jarzębowski do Boruca. Na boisku z numerem 20 Dariusz Dudek. Dobrze myślał nad tym zagraniem Mariusz Zganiacz. Gorzej było z wykonaniem. Potem faul na Sokołowskim. Asystent sędziego pokazywał na aut dla Legii, ale Krzysztof Zdunek nie miał wątpliwości, że obrońca Legii zahaczył rywala i że będzie rzut wolny dla świtu. Ponownie Jurek Podgrodzy. Krótkie jednak teraz zagranie, nie było sensu dogrywać pole karne. Stara się świt przybliżyć do pola karnego Legii. Szeremet z autu, nie, zostawia piłkę Karwanowi. Jarzębowski. I jeszcze raz Świt będzie wrzucać piłkę. 3-0 prowadzi Legia. Tu to jego zwycięstwo już nikt legionistom nie powinien odebrać. No a za kilka dni już tym razem w roli gospodarza w środę. Bardzo ciekawe spotkanie tu na Łazienkowskiej. Legia Gropin. Ten mecz będziemy dla Państwa transmitowali. Szansa dla Legii. Udało się jednak rozciągnąć tej akcji, rozprowadzić, zagrać dwóch, trzech podań. Będzie jeszcze jedna zmiana, jakbyśmy wywołali Maxwella Golonka Kalu. Nie przejął piłki Wróblewski, musiał pogonić za nią na lewe skrzydło Wróblewski. Pusto tu po prawej stronie, Sokołowski ma mnóstwo czasu na to, aby piłkę opanować, popatrzeć gdzie zagrać. No. Teraz to poślizgnięcie na pewno mu przeszkodziło. Potężnie Dariusz Dudek jakby jeszcze miał w pamięci te nieudane strzały z połowy boiska w rywalizacji z kibicami. Schodzi z boiska Mariusz Zganiacz. Kilka naprawdę niezłych fragmentów w wykonaniu tego piłkarza. Kilka dobrych podań. Obserwując Zganiacza, przypominał mi się Adam Majewski. To był też typ taki zawodnika, który szukał grania cały czas. Szukał, dużo gra bez piłki, dużo widzi na boisku. Oczywiście inna budowa, inne parametry, ale sposób gry podobny. Za Mariusza Zganiacza Maxwell Kalu.
Kalu, Gołębiewski, Mierzejewski. No, choćby tu bramkę ustrzelić. Chce świt w końcówce. Prawą stroną Szeremet. Za łatwo. Spokojnie przejął piłkę Jarzębowski. Rzut autas. Gołębiewski. Stracił piłkę Sokołowski. Surma. Wukowicz. Trochę za mocne było to podanie od Wukowicza. Rzut autas. Dobrze blokowany. Cały czas pressing ze strony tej formacji ofensywnej Legii. No i stracił piłkę Wiechowski. Czoto daleko do przodu. Karwan atakowany przez Wróblewskiego. Teraz Dudek blisko Szeremeta. Faul Dariusza Dudka. Udane rozegranie tej akcji. No to podsumowanie gry. Faul w tym meczu. Niedużo nieprzepisowych zagrań z obu stron. 23 łącznie, ale 3 żółte kartki. Pamiętajmy jednak, że żadna z nich nie za brutalność. Gołębiewski. Stracił piłkę czwórką Legia. Saganowski. Surma na prawo do Wukowicza. Wukowicz. Malarz, ale wcześniej gwizdek sędziego. Odgwizdany faul na bramkarzu świtu. Tutaj myślę, że nieprzyjemne starcie dla bramkarza, jak i to prawdopodobnie Marek Saganowski leży, prawda? Popatrzmy jeszcze raz. O właśnie. Tutaj niekontrolowany upadek i tutaj może być kontuzja ramienia. Ramienia, barku. Może być obojczyk. Obyśmy się mylili. Ach, nieprzyjemne. Strasznie źle to wyglądało. Wydawało się w pierwszej chwili, że bardziej niebezpiecznie dla bramkarza, ale popatrzmy, Saganowski pierwszy staje i Stanisław Machowski sprawdza, co z tą ręką. Wydaje się, że nie jest źle. Takie kontuzje są przede wszystkim bardzo bolesne, od razu bardzo bolesne. Ten bark trzeba szybko stabilizować i nie jest to przyjemna sprawa, ale z ręką jest wszystko ok. Arkadiusz Malarz też wróci do gry. Ten upadek zamortyzowało to grząskie boisko. Gdyby upadł na twardą nawierzchnię, to myślę, że skutek byłby zupełnie inny. Całe szczęście, że tak się nie stało. Saganowski już wrócił na boisko. Zieliński. Przerzut na prawą stronę. Sokołowski. No, ułatwił mu zadanie Bystroń. Sokołowski. Rzut autas. Rzut rożny. Akcja Tomka Sokołowskiego. Część Legia gra po prawej stronie boiska. Dlatego Tomek ma okazję dośrodkowywać. Cały czas przewagę w rzutach różnych na świt. To jest ta sytuacja, o której mówiłem, że nikogo nie ma na bliższym słupku. Mówię, rzadko się ustawia w ten sposób obręty. Jubowicz na długi słupek. Uprzedzony Jarzębowski, aut daleki z przeciwnej strony boiska. Dobre rozegranie na małej przestrzeni. Wróblewski teraz wyrobił sobie pozycję na dośrodkowanie, ale podał właśnie na drugą stronę bramki. To na bliższą, na ten bliższy słupek zbiegał Saganowski. Dudek. Sokołowski. Traci piłkę Surma. Kalu. Nieudany początek akcji w wykonaniu Nigeryjczyka.
Kiełbowicz. Ruszył do przodu Jarzębowski. Dobre odegranie do Kiełbowicza i teraz nie ma bramki. W trudnej sytuacji był Bystroń, wybijając nos przed, nie wiem, z 2-3 metrów od linii bramkowej. I ze światła bramki to ciężko uniknąć samobójczego gola. Sytuacja i tutaj pochwalić należy do obrońcę Lekolusa. Choć chyba już był minimalnie za światłem bramki. Ustawia piłkę Tomasz Kiełbowicz. 87 minuta. Wybita piłka z pola karnego. Jeszcze w ataku Legia, Wukowicz. Po interwencji Podgorocznego jeszcze się odbiła piłka od nóg Aleksandra Wukowicza. Podbrożny, dobrze do środka, tutaj więcej swobody ma Wiechowski. Przesunął się teraz Grazi Wiechowski do środka po zejściu zganiacza. Szeremet. Wiechowski. 16 metr, rzut autas, dobre podanie i szansa, jest honorowy gol dla Świtu Lekolusa, nowy dwór mazowiecki. Marek Gołębiewski strzela swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, 1-3 przegrywa Świt. Świetne podanie w tempo, nie było spalonego. Nie było spalonego, bardzo dobre zagranie, tutaj... To zagrywa, bo rzut autas. Już w pierwszej połowie chwaliliśmy go za świetne podanie do Wiechowskiego. Dużo widzi tutaj, zresztą bardzo ładne zachowanie napastnika. Popatrzył, co zrobi Gubiec. Strzeli może niezbyt mocno, ale bardzo precyzyjnie. Ale uczciwie trzeba przyznać, że ta bramka się zespołu z Nowego Dworu należała. Stworzyli kilka doskonałych sytuacji. Gdyby ta bramka padła wcześniej, to mogliby jeszcze myśleć o korzystnym wyniku. 89 minuta, 3-1, bramka na pocieszenie dla Świtu. Drugim pocieszeniem może być fakt, że Świt choć nie wygra swojego 9. z rzędu meczu w Ekstraklasie, to do rekordu absolutnego Beniaminka, który najdłużej czekał na pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie, jeszcze bardzo, bardzo daleko nasz dyżurny statystyk, pan Marek Ciborowski, wynalazł, że Arkonia Szczecin w 1951 roku na swoje pierwsze zwycięstwo odniosła dopiero w 21. kolejce, pokonując Ruch 3-0. Co wcale nie oznacza, żeby Świt o to zwycięstwo tam do 20 kolejki nie musiał się starać. Ja myślę, że oni nie zamierzają ślubować rekordu i nie starają się jak najszybciej wygrać. Jeszcze szansa dla Legii, prostopadłe podanie do Saganowskiego. Dobrze wychodzi z bramki Malarz. Kalu. No jeszcze próbują gospodarzy dzisiejszego meczu. Mierzejewski. Dobrze blokował piłkę Czoto. Wiechowski. Sokołowski. Nie trafia w piłkę, rzut autas. Wyłuskał ją Surma. No i jest szansa na kontrę Legii. 4-3. Wraca dopiero teraz rzut autas. No i wraca na tyle skutecznie, że fauluje Wukowicza. W podobnej sytuacji rzut autas zarobił żółtą kartkę w pierwszej połowie. Tak, ale tam to była bardziej klarowna sytuacja. Tutaj jeszcze miał 3 obrońców za swoimi plecami. No to jestem, że słusznie nie ukarał go z jedną kartką. I jeszcze 3 minuty od tego momentu grać będą piłkarze Świtu i Legii. Powoli zbiera się z boiska Aleksander Wukowicz. Daleko do bramki Malarza. Wukowicz tylko podciął piłkę tutaj w pole karne. Interwencja, rzut autasa. Zablokowany strzał Kiełbowicza, jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze szansa, pada Saganowski, nie było faulu, pokazuje Krzysztof Zdunek. Kalu rozpoczyna atak Świtu, podbrożny. No właśnie, szukał wychodzącego
Maxwella Kalu, ale już to za mała się zrobiła ta przerwa między obroną a bramkarzem. Z lekko troszeczkę z podaniem, nie miał do kogo zagrać na dobrą sprawę, dlatego musiał czekać, ale jednak już to wszystko było zbyt za bardzo ściśnięte. Wukowicz, podbrożny, jeszcze 100 sekund do końca. Kalu. Podbrożny, Czoto. Sokołowski w pojedynku z Wiechowskim. Wiechowski szybko z autu, tu ciasno przy linii bocznej, wybija daleko Dudek. Mierzejewski. Jeszcze raz Dudek. Mierzejewski z Gołębiewskim, podbrożne, Kalu. Wiechowski. O, całkiem nieźle to wymyślił. I proszę bardzo, miał szansę na tę bramkę. Raz, dwa, trzy, 123. Jerzy Podbrożny. Kolejne zagranie, bardzo dobre zagranie na wchodzącego bocznego pomocnika, tym razem Sieremeta. Lubują się w tych zagraniach na 16 metr. To już kolejne zagranie. Tym razem Jurek Podbrożny nie trafił w bramkę. Na pretensje do kolegów Artur Boruc, a za chwilę Krzysztof Zdunek zakończy to spotkanie, już sekundy do ostatniego gwizdka, jeszcze atak Legii, Dudek do Wróblewskiego, Dudek pobiegł aż na pozycję spaloną, Wróblewski przytomnie nie odgrywał, wypychany tutaj przez rywali, jeszcze out, nie, już nie, Krzysztof Zdunek gwizdze po raz ostatni. Świt Legia 1-3. Legia, jeśli wygrywa w tym sezonie na wyjeździe, to robi to u siebie. Tyle tylko, że nazwijmy to z lokalnymi rywalami. Najpierw z Polonią, a teraz ze Świtem. Świt doznaje czwartej porażki z rzędu. Dziś zaprezentował się w meczu z Legią całkiem przyzwoicie, ale za przyzwoite prezentowanie się na boisku punktów nie dają. Tak, przyzwoite to może być zachowania. Tutaj na boisku trzeba zdobywać punkty, bramki. Świt tego nie dokonał, ale zagrał dobry mecz. Kibice wszyscy spodziewali się, że to będzie łatwe zwycięstwo Legii. Tak nie było. Świt stoczył równorzędny pojedynek. Zagrał dobre spotkanie, tak jak wcześniej powiedziałem, a przy tym stworzył sobie kilka doskonałych sytuacji. No, Jerzy Podbrożny, Jacek Zieliński, to jeszcze oni mogliby długo, długo wspominać. Tak, czasy Dębicy i poprzez inne kluby. Wspomnień mnóstwo. Podziękowania dla kibiców także od piłkarzy Świtu, Marek Gołębiewski, strzelcem tej jedynej bramki dla gospodarza.